Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z NBA 2K16. Dzisiaj pokazuję wam My Team. Tutaj taki odcinek będzie dzisiaj trochę inny, gdyż nie będzie jakiegoś gameplaya. Tylko wam pokażę otwieranie boksa z paczkami i tylko taki szybki rzut na mój skład. W sumie to nie będzie zbyt długi odcinek, taki bardziej informacyjny. Tutaj widzicie moją wyjściową piątkę: Russell Westbrook, John Wall, LeBron James, Carmelo Anthony, DeAndre Jordan. Tak, wiem, Melo nie powinien grać na power forward, ale nie widzę w moim składzie nikogo lepszego. Co prawda mam Kevina Love'a na tej pozycji, ale wolę Melo w pierwszej piątce. Na ławce mam Damiena Lillarda, Kawhiego Leonarda, Jimmy'ego Butlera, DeMar'a DeRozana, tak jak mówiłem, Kevina Love'a, Kobe'ego Bryanta, Rudy'ego Gaya i Brandona Knighta. Tutaj widzicie, nie mają kontraktów, zresztą tutaj mam na ławce też, znaczy w rezerwach, że tak powiem, innych zawodników złotych bez kontraktów. No, nie będę narzekał na skład, mam 336 kart, większość z nich jest bardzo dobra. Już mam tutaj w kolekcji, możecie zobaczyć, tak na szybko, nie? 76ers, brakuje mi jednego zawodnika, tutaj w Bucks mam prawie... Nie mam prawie nikogo. W Bulls tylko dwóch zawodników, kilka Cavaliers, Celtics trzech, czterech Clippers, trzech z Grizzlies, tylko jednego zawodnika z Atlanty. Tutaj Miami Heat, czterech zawodników, trzech zawodników Charlotte Hornets, czterech z Utah Jazz, trzech z Sacramento Kings, pięciu z New York Knicks, kilka Lakersów, nie chcę mi się nawet liczyć, dwóch z Magic, trzech z Mavericks. No tutaj nie będę wam mówił, widzicie sami. A tutaj mam jedyny taki klub, w którym mam pełną kolekcję, Toronto Raptors, moja ulubiona drużyna. Tutaj widzicie sobie zawodników, potem Rockets, Spurs, Suns, Thunder, Timberwolves, Trailblazers, Warriors, Wizards, no i potem tu jeszcze są wolni agenci. Tu już chyba nikogo nie mam, areny, piłki, no nic ciekawego, trenerzy, loga, wiadomo, playbooki, koszulki. No i w każdym razie cały czas ta kolekcja rośnie. A dzisiaj zobaczycie, jak jeszcze bardziej wzrośnie, gdyż kupię sobie boksa z paczkami do My Team. Boks zawiera 10 paczek League VIP, czyli tych najlepszych. Bardzo długo zbierałem na te paczki, bo często były takie sytuacje, że na przykład kończyłem mecz i wyskakiwał mi jakiś error, że coś tam, złe połączenie i nie dostawałem w ogóle nagrody za ten mecz, co mnie strasznie denerwowało. No ale już tam jakoś to przeżyłem, trochę mi to zajęło, uzbierałem te 32 670 My Team Pointsów i teraz, dobra, kupuję. Zobaczymy, czy będzie jakiś kozak w tych paczkach. Ciekawe, czy 2K mnie lubi. Dobra, pierwsza paczka. Co tu jest? Jest jedna złota karta, ale... Z doświadczenia to będzie albo kontrakt, albo jakiś, nie wiem, arena, coś takiego, logo. Otwieram pojedynczo. Defensive Crusher. Srebrny kontrakt, czyli tam... A, jednak. Sharif Abdurrahim, kto to w ogóle jest? Dobra. Teraz druga paczka, tu już jest więcej złotych kart, czyli jest szansa na złotego zawodnika. Będzie złoty zawodnik. Chris Bosh! No, co prawda miałem go dostać w nagrodę w karierze zawodnika, ale nie pogardzę, mogę go zawsze sprzedać. Jeśli nie oglądacie moich serii z kariery zawodnika w NBA 2K16, sobie sprawdźcie. Trzecia paczka. Niestety same srebrne karty. No jakiś Jody Mix, nie kojarzę zawodnika, szkoda. O, Jason Kidd.
i buty Melo M11. Okej, co tu mamy? Jedną złotą kartę. Szansa, że to jest złoty zawodnik, jest no niezbyt wysoka. No niestety, Jay Williams. Czemu oni mi dają historyczne karty w zwykłych paczkach? Ja nie chcę tych historycznych zawodników. Trochę nieciekawie, bo jest brązowa karta. Na szczęście to są buty. I będzie złoty zawodnik. Zobaczymy. Ooo, Blake Griffin, zajebiście. A tu kto? A, kontrakt. Nie no, bardzo się cieszę, Blake Griffin, super zawodnik. Tutaj cztery srebrne karty, jedna brązowa. Nikola Mirotić, o, bardzo dobry zawodnik, perspektywiczny. Myślę, że przyda się. Może nie do pierwszego składu, ale do drużyny rezerw, którą rozgrywam różne challenge. Siódma paczka, jest jedna złota karta. Oby to był zawodnik, niestety, Wilson Chandler. Szkoda. Znowu nie ma złotej karty, a to już ósma paczka. Danilo Gallinari, kolejny gracz Nuggets z rzędu. To są tacy przeciętni zawodnicy do My Team. I znowu nie ma złotej karty, co tu się dzieje? Tyle kasy wydałem, David West. No dobra, niech będzie. I mamy ostatnią paczkę. Jest jedna złota karta, oby to był zawodnik. A i niestety, Omri Caspi. No niezbyt fajne zakończenie tego otwierania paczek. Ale mam Blake'a Griffina, Chrisa Boscha, więc jestem zadowolony. Chociaż za tą kasę, co wydałem i biorąc pod uwagę, ile czasu spędziłem na kolekcjonowanie tych monet, to mogło być lepiej, ale w każdym razie trudno. Już teraz nie mogę tego zmienić. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. Na dziś to tyle. Na razie, elo, cześć.